Hej, tu Karolina. Zdaję sobie sprawę, że do złudzenia przypominam kolory mojej choinki, ale taki był właśnie zamysł. Witam Was w ostatnim filmie w starym roku i też ostatnim filmie, który nagrywam w starym roku. Dzisiaj jest pierwszy dzień po świętach. Możecie słyszeć, że brzmię nieco dziwnie, ponieważ w Wigilię złapało mnie przeziębienie, z którego już powoli wychodzę, ale jako, że teraz oglądacie ten film w piątek, dzisiaj dla mnie jest czwartek i musiałam zmobilizować się, aby dla Was nakręcić dzisiaj ten materiał, z czego bardzo się cieszę, bo jest to film, który już od lat, wydaje mi się, że to jest już czwarty film tego typu, który pojawia się na moim kanale co roku, a są to postanowienia noworoczne. I przygotowując ten film, miałam wiele różnych refleksji na temat tego, dlaczego ja to w ogóle robię. Wiele osób może uznać, że jest to swego rodzaju ekshibicjonizm, bo po co dzielić się postanowieniami noworocznymi. Ale ja zrozumiałam, że sam fakt, że mówię to na głos, gdzieś to deklaruję, daje mi dużą dawkę motywacji, po pierwsze, a po drugie wierzę, że to, że ja dzielę się swoimi postanowieniami i naprawdę mówię Wam, że będę starała się ich trzymać, też wpływa na to, że Wy chętniej próbujecie dać sobie jakieś postanowienia, czy właśnie zmotywować się do różnych zmian, czy też nowych kroków w nadchodzącym roku. Miałam nawet taki pomysł, żeby przygotować film, w którym odnoszę się do postanowień z zeszłego roku i weryfikuję to, czy udało mi się zmienić, czy też wprowadzić pewne rzeczy, ale stwierdziłam, że sobie daruję. W sumie byłby to świetny odcinek na podcast w ogóle o moich starych i nowych postanowieniach i jakie są w ogóle na przestrzeni lat też takie szablony, czego ja chcę co roku i co chcę sobie zmienić, ale już może za rok. Na pięciolecie tej serii przygotuję coś takiego, ale jeżeli bardzo Was ciekawi właśnie ta zmiana u mnie, to polecam Wam obejrzeć sobie na przykład postanowienia z poprzednich lat, podlinkuję Wam je w opisie, żeby zobaczyć, czy proszę o to samo, bo też jeżeli wprowadziłam coś w życie, to już w kolejnym roku nie mam tego za postanowienie noworoczne lub też na przykład coś mi się pozmieniało w głowie i w ogóle tego typu rzeczy mnie nie interesują. Różnie może być. Także oczywiście wstęp był super długi, a ja mam dzisiaj dla Was totalnie wielką listę postanowień. Aż ją sobie tutaj wezmę. Ups. I policzę, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 postanowień noworocznych. Ja nie wiem, moi drodzy, czy to jest normalne, ale zaczynamy. Tak jak zawsze, podzieliłam sobie moje postanowienia na różne grupy i pierwsza grupa to jest szeroko pojęte zdrowie, też tutaj mam na myśli fitness. Druga grupa jest to hobby, trzecia grupa to jest praca i szkoła i ostatnia grupa to są inne, czyli rzeczy, które nie należą do żadnej z tych kategorii, ale też jest ich zbyt mało, aby osobną kategorię stworzyć. Także zaczynamy postanowienie noworoczne 2019. Jeszcze tylko dodam, że z premedytacją wrzucam ten film właśnie teraz, czyli jest to ostatni film w roku, a nie na początku nowego roku, bo chciałabym, żebyśmy wszyscy nastroili się na nowy rok, nową mnie, właśnie jeszcze przed końcem roku 2018. Dla mnie koniec roku to jest wspaniały czas, kiedy ja robię sobie taki rachunek tego, co wydarzyło się w poprzednim roku, podsumowuję sobie bardzo wiele rzeczy i też dajcie znać, czy w przyszłym roku chcielibyście, żebym razem z Wami podzieliła się tym, jak ja podsumowuję sobie rok, bo jest to dla mnie bardzo ciekawy proces, który już teraz drugi raz z rzędu wprowadziłam w życie i właśnie warto pod koniec roku posiedzieć chwilę na to, co zrobiliśmy w minionym roku i co chcielibyśmy zrobić, zmienić w tym nadchodzącym, dlatego Wy oglądacie ten film, mam nadzieję, jeszcze w 2018 i ruszymy razem w 2019 z dużą dawką motywacji. Zaczynamy, moi drodzy, od działu, serio, mój głos jest straszny, wybaczcie, ale nieważne. Zaczynamy od działu zdrowie, fitness i moje pierwsze postanowienie będzie bardzo, bardzo małe, ale dla mnie naprawdę istotne, to jest używanie nici dentystycznej, ponieważ wstyd się przyznać, nigdy jej nie używałam regularnie i postanowiłam, że będę codziennie wieczorem nitkowała moje zęby. Problem jest tylko taki, że mam aparat retencyjny na dole i na górze zębów od wewnętrznej strony, więc jeżeli są wśród Was osoby, które też taki aparat posiadają, to dajcie znać, jak radzicie sobie z nicią dentystyczną, tak żeby go na przykład nie uszkodzić i żeby mieć jak najlepsze efekty.
I dygresja numer 32 to to, że wszystkie te rzeczy, o których mówię, to są moje postanowienia na nowy rok, ale ja albo staram się wprowadzać je już od dzisiaj, albo już je wprowadzam na jakiegoś czasu, tylko chciałabym takie ugruntować w moim życiu w najbliższym roku. Wydaje mi się, że tak jest lepiej, zaczynanie od poniedziałku często kończy się fiaskiem, dlatego ja staram się już zmieniać od dziś, bo moje kolejne postanowienie to jest picie codzienne, przynajmniej 5 razy w tygodniu, kiedy nie ma weekendu, sok z selera świeżo wyciśnięty. Teraz może być to dla mnie utrudnione, ponieważ będę mieszkała w innym miejscu od stycznia. Dajcie znać, czy chcecie live update, czy wiecie, o co chodzi, czy nie, bo to mnie też ciekawi. Więc nie wiem, jak mi to wyjdzie bez soku wirówki w najbliższych miesiącach, ale generalnie jak najczęściej mogę sok z selera, ponieważ działa on cuda. Kolejne postanowienie jest również przedłużeniem tego, co już robię, a mianowicie jest to poranna joga. Tak samo minimum 5 razy w tygodniu chciałabym uprawiać jogę w domu sama, zgodnie z zasadami, z sekwencją jogi asztangi, której nauczyłam się, powiedzmy, w jakimś stopniu w Tajlandii i mam nadzieję, że będę to kontynuowała. Następne postanowienie jest czymś, czego bym się po sobie w życiu Romana nie spodziewała i jest to bieganie. Jak wiecie, podróż Tajlandii była dla mnie ogromnym przeżyciem i tam też zrozumiałam, że bez intensywnej aktywności fizycznej nie osiągnę apogeum mojego zdrowia. I niestety, ale każdy z nas musi przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej 2 razy w tygodniu albo i 3 razy w tygodniu się porządnie zmęczyć i postanowiłam, że wrócę. Ciężko nazwać powrotem do czegoś się naprawdę nie robiło za bardzo, do biegania. Nigdy nie lubiłam biegać, słuchajcie, tutaj w moich okolicach w Polsce, bo znałam je na pamięć. Natomiast w Edynburgu będę w nowej okolicy i mam nadzieję, że będzie to dla mnie ogromną inspiracją do tego, aby trochę więcej biegać, także postanowiłam sobie, że minimum raz w tygodniu będę chodziła na dłuższe biegi. Przez dłuższe mam tutaj na myśli coś nieokreślonego, ponieważ pojęcia nie mam, w jakim stanie jest moja kondycja, więc rozważam tak mniej więcej 30 minut. Raczej chodzi o czas, a nie o długość dystansu, bo mi zależy na tym, żeby się po prostu zmachać. I ostatnia rzecz w dziale zdrowie fitness to jest to, żeby w ciągu tego roku jak najbardziej ograniczyć toksyczne substancje, których używam na co dzień. Tak samo zaczęłam już powoli wprowadzać to w życie. Nie używam perfum, używam naturalnych olejków. Staram się używać jak najbardziej naturalnych kosmetyków. Wymieniłam wszystkie środki czystości tutaj w domu, ale jak wiemy, nie jest to takie proste. Tak jak mówię, będę mieszkała w innym miejscu, gdzie będę miała zupełnie wpływu na to, czym jest sprzątane mieszkanie na przykład. Tak samo nie wymienię wszystkich swoich ciuchów na takie, które są z organicznej bawełny i nie wymienię, nie wiem, farby czy też podłóg, bo są pokryte jakąś tam warstwą. Także wszystko spokojnie, krok po kroku będę starała się wszystkie nowe wybory podejmować w taki sposób, żeby były one bardziej przyjazne środowisku i jak najbardziej naturalne. I teraz dział hobby i mam tutaj dwie pozycje. Pierwsza z nich to jest coś, czego się po sobie nie spodziewałam, bo z definicji chciałam wrócić do pianina i do gitary od bardzo dawna. I było to w moich postanowieniach też chyba 2 lata z rzędu. Natomiast w tym roku, parę tygodni temu, po raz pierwszy poczułam, że ja po prostu marzę o tym, żeby grać na pianinie. Zaczęłam powoli uczyć się sama w domu, ale chciałabym w przyszłym roku naprawdę podjąć profesjonalne lekcje. Ja, słuchajcie, kiedyś naprawdę grałam z nut, czytałam nuty. Nie wiem, co się stało z moją głową, że ona gdzieś to zapomniała, ale to było w gimnazjum na początku. Natomiast chciałabym do tego wrócić i naprawdę rozwinąć swoje umiejętności, jeżeli chodzi o grę na pianinie. I druga rzecz z tego działu to jest powrót do języka francuskiego. Uczyłam się francuskiego 3 lata temu na studiach przez 1 rok i zdałam podstawę, potrafiłam naprawdę jakiś taki w miarę sensowny dialog nawiązać. Wszystko kompletnie zapomniałam, było to przeze mnie w ogóle nieszkolone, dlatego w tym roku chciałabym znaleźć chwilę, aby do tego francuskiego powrócić. I teraz dział praca i studia, praca i szkoła. I pierwsza rzecz dotyczy moich studiów. Chciałabym bardzo poświęcić się w nadchodzącym semestrze nauce, czyli wykorzystać w 100% wszystkie możliwości, potencjał mojej szkoły, jaki będzie mi dany, czyli przygotowywać się na zajęcia, czytać wszystkie materiały i naprawdę dać z siebie wszystko, a ponadto angażować się też w życie studenckie, dołączyć do jakichś stowarzyszeń i po prostu wykorzystać w pełni to,
że czeka mnie ostatni semestr na studiach, a jako że przez 2 lata w Edynburgu dużo pracowałam i wiele różnych rzeczy działo się w moim życiu prywatnym, tak teraz wierzę w to, że to jest ten czas, żebym w pełni radości oddała się temu studenckiemu życiu i po prostu skorzystała z tej ogromnej szansy, jaką są studia za granicą. Druga rzecz z tego działu to jest rozwinięcie nowego projektu zawodowego i to jest taki fajny moment też refleksji, bo w zeszłym roku mówiłam o tym samym, powstał podcast zupełnie spontanicznie. W tym roku chciałabym iść o krok dalej, więcej Wam nie zdradzę, ale wierzę w to, że podejmę nowe, bardzo ekscytujące zarówno dla mnie, jak i dla Was kroki właśnie w tym świecie zawodowym, internetowym. I ostatnia rzecz z tego działu to jest, powinnam to chyba wrzucić do działu zdrowia, teraz kiedy o tym myślę, bo chodzi mi o to, aby ograniczyć czas spędzany na mediach społecznościowych. Staram się nad tym pracować, staram się nie scrollować bezmyślnie Instagrama. Polecam Wam taką wskazówkę, żeby sobie zmienić miejsce, w którym jest Instagram na waszym ekranie, bo wtedy odruchowo w niego nie klikacie. Naprawdę, to bardzo mi podziałało w Tajlandii. Ale właśnie mówiąc o Tajlandii, to tam zrozumiałam, ile mam czasu w ciągu dnia i jak lepsze mam samopoczucie, kiedy nie siedzę na telefonie. Teraz troszeczkę się tutaj zagubiłam w tym, jak wiadomo, Instagram, czy też, nie wiem, Instagram, to jest mój główny problem, jest dużą częścią mojego życia na co dzień, nie mogę się go pozbyć i bardzo go kocham. Natomiast chciałabym sobie to ograniczyć i ustalić sobie godziny, w których korzystam z telefonu. Jeszcze nie mam na to systemu, dajcie znać, czy macie jakieś swoje zasady, jak to najlepiej funkcjonuje, szczególnie kiedy też dużo wrzucacie, bo u mnie to jest nieuniknione. Ostatni dział to jest inne i słuchajcie, właśnie spojrzałam sobie na moją ściągę i przeczytałam jako pierwszy podpunkt noworodka. I zastanawiam się, Kamila, o co ci chodziło? Nie planuję tutaj produkować żadnego noworodka. O co mi tutaj chodziło? A, już wiem! Moim postanowieniem na nadchodzący rok jest wyprowadzić się na stałe. Jak wiecie, ja od 3 lat mało mieszkam w domu. Teraz to był mój rekord życiowy, te ostatnie kilka miesięcy w domu, czyli w Łodzi. Natomiast często wyjeżdżałam, wyprowadzałam się z uwagi na studia w różne miejsca Europy. Jednak w tym roku planuję znaleźć swoje miejsce na jakiś czas, wybrać to miejsce i tam wyprowadzić się na własną rękę, także trzymajcie za mnie kciuki. I ostatnia rzecz, to jest coś już bardzo, bardzo osobistego, coś związanego z pracą nad samą mną, nad samą sobą. I to jest rzecz, to jest, można powiedzieć, kategoria, która pojawia się u mnie co roku i zawsze gdzieś zdradzam Wam takie moje małe przeszkody, które znajdują się we mnie, z którymi chciałabym walczyć. Uważam, że ten rok był dla mnie niesamowicie ważny i bardzo, bardzo się zmieniłam jako człowiek. Mam nadzieję, że na lepsze. Natomiast ta jedna cecha, o której, nad którą chciałabym pracować w nadchodzącym roku, to jest hojność. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chciałabym być bardziej bezinteresownie hojną osobą w każdym tego słowa znaczeniu, ale też w dużej mierze w tym materialnym tego słowa znaczeniu i chodzi o hojność wobec innych, wobec najbliższych, wobec obcych i wobec siebie. Tutaj kończy się moja dosyć długa lista postanowień noworocznych. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego tutaj wywodu. Bardzo chętnie, jeżeli macie taką ochotę, poznam Wasze postanowienia noworoczne, także napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy robicie postanowienia, a jeśli tak, to jakie? Jeśli oczywiście macie ochotę je zdradzić. Ja widzę się z Wami za tydzień, już w nowym roku, z bardzo ciekawym filmem. To będą ulubieńcy grudnia albo ulubieńcy roku, także bardzo ciekawy film. Polecam. Jeszcze go nie nagrałam, więc nie wiem. Ale widzę się z Wami za tydzień. Natomiast jako, że zobaczymy się dopiero za rok, to chciałabym życzyć Wam wszystkiego dobrego. Tego, żebyście znaleźli chwilę, żeby podsumować sobie ten miniony rok i żebyście weszli z dużą dawką motywacji, pozytywnej energii, radości i pasji w rok 2019. Życzę Wam wszystkiego dobrego na każdy dzień starego i nowego roku i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Pa!